señorita, I wish I could pretend I did. I need ya, but every time she's ooh la la la, it's true la la la. Ooh, you should be running. Ooh, I know you're coming. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu, we vlogu weekendowym. Za nami pierwszy tydzień szkoły i mamy pierwszy weekend i nie zamierzamy tutaj nie wiadomo co robić. Chcemy spędzić taki lokalny, wiecie, dzień dzisiejszy, jutrzejszy. Chcemy posprzątać w mieszkanku, bo po powrocie, szczerze mówiąc, nie było za bardzo na to czasu. Różne sprawy nas tu w tygodniu pochłonęły, takie wiecie, bieżące. Matysia właśnie je śniadanie. Ja też się zabieram za swoje śniadanko. Może Wam tak szybko powiem, co ja tutaj ciekawego mam. Pokrojone marchewki, pokrojone rzodkiewki, pastę z łososia. Po prostu łososia usmażyłam na bardzo małej ilości masełka. Ostudziłam, dodałam ananasa z puszki, sól, pieprz, majonez i musztardę. Można też dodać koperek. W tym momencie już mi się nie chce go sięgać, bo ten koperek to się daje, tak wiecie, w ostatnim momencie, żeby po prostu posypać. I tak też wczoraj robiłam, jak szłam do znajomych na mecz, że zrobiłam takie właśnie, kupiłam a la krakersy i na to poukładałam tą pastę i była, wiecie, fajna przekąska do zjedzenia. No i zabieram się za porządki, żeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce, ale wiem, że jak już zrobię, to wiecie, rezultat będzie fajny i od razu będzie inaczej. Kolejne pranie, trzecie? Chyba trzecie w tym tygodniu, tu już odkurzacz leży na ziemi. Zabieram się i tak, najpierw podkurzam, a potem jeszcze załączę Jonathana, bo Jonathan, wiecie, tak fajnie zbiera z kurzu i myślę, że to będzie dosyć fajne. Patrzę, że pogoda jest całkiem niezła, ma być dzisiaj 18-19, ma być słońce, mają być chmurki, wszystko, ale nie ma padać. Przejdziemy się na pewno z dziewczynami do sklepu, mam parę rzeczy takich drobnych do kupienia, ale najpierw, wiecie, jak sobie tu posprzątam, no to będzie zupełnie inaczej. Idę właśnie, zwiążę chyba włosy, no bo w sumie nie chcę, żeby mi tutaj tak się majtały, jak będę odkurzała. Pokażę Wam, co mi wczoraj przyszło. Zamówiłam parę dni temu, zaraz po powrocie z Polski. Takie włosy, widzicie, włosy syntetyczne. Zapłaciłam za nie, bo to takie fajne dosyć kolory są, takie, widzicie, ombre. Jakoś około 5 funtów z groszami, ale jest sporo tych włosów. Dziewczynki mają warkoczyki takie z Polski, z wakacji, z nadmorza i bardzo im się podobają. Długo im się trzymają, więc jak im się rozplączą, no to mamuśka się nauczy i będzie dziewczyną mogła zapleść, widzicie, takie fajne. O, tu jest nawet jakiś numer, nie wiem, czy to numer akurat koloru, czy czegoś, jak chcecie sobie zerknąć, to proszę. Kochani, większość pracy już za mną dzisiaj, nawet dziewczynki. Co robiłyście, dziewczynki? Odkurzyliśmy. Dziewczynki odkurzały swój pokój, mama poodkurzała wszędzie kurze, lustra. Pranie teraz właśnie wieszam, a dziewczynki tu, o proszę, jedzą sobie zupkę ogórkową. Pieprzyk się trafia, to jest ziele. To jest ziele angielskie, dziewczyny. A ja wyjmuję właśnie pranie, piorę, a to narzutę, a to wiecie, strój, jakieś tam ubrania i tak dalej. I zaraz Wam pokażę, bo zamawiałam online na eBayu sobie prostownicę do włosów, bo planuję w najbliższym czasie, dłuższym, niedłuższym, dokładnie nie wiem kiedy, zrobić keratynowe prostowanie włosów. Koleżanka mi pomoże. I powiem Wam, że się tak osłabiłam, jak zaczęłam to, co mi przyszło. Ale to musicie chwilę poczekać, zaraz Wam pokażę. Po pierwsze przyszło mi w tak małym opakowaniu. Ja mówię, jejku. I zobaczcie, to jest prostownica miniaturowa. Ja się nie doczytałam, albo w ogóle nie było takiej info. No i generalnie ta prostownica jest jak dla Liliputów, z Liliputowa. Dla Lili. Dla Lili, tak? Zobaczcie, oto moja nowa prostownica. Ale fajnie. Udałam się po prostu. I ta powierzchnia prostowania. Że mnie nie zaskoczyło ta cena, ale powiem Wam, że naprawdę w tej cenie można kupić dużą. No to znaczy, że to jest taka prostownica turystyczna. Też mi się przyda, ale nie o taką mi chodziło. No zobaczcie, jak ona jest malutka. No, także tak to jest, jak się albo nie doczyta, albo za szybko, albo coś kupi online. Brawo, Kaja.
podjadam, a to słodycze, a to lody. Lody to w ogóle sobie zostawię do podjadania, ale no muszę się naprawdę trochę, wiecie, zmotywować. Wiem, że nie mogę tego robić na siłę, dlatego tak stopniowo sobie, wiecie, wprowadzam jakieś lepsze nawyki, ale jeszcze nie rezygnuję ze wszystkiego, bo wiem, że jakbym teraz sobie tak wszystkiego nagle odmówiła, to słuchajcie, kilka dni i ja popłynę na nowo, zjem, wiecie, pół słoika Nutelli, chciałam powiedzieć. No i właśnie jestem ciekawa, czy wy też tak macie po wczasach często, czy po wakacjach, że chce wam się dalej jeść te wszystkie pyszności trochę bardziej fast foodowe, albo tłuste, albo słodkie, albo gdzieś tam soczek, a to jakiś drinczek, no nie oszukujmy się, ale tak to wygląda. No i ja się teraz właśnie z tym muszę jakoś uporać. I dziewczyny tak samo moje, bo one jadły bardziej tłusto, a to gdzieś tutaj, wiecie, loda na mieście, a to coś. I teraz częściej mnie proszą o różne jakieś takie słodkości. Więc też się staram, żeby jadły więcej właśnie owoców, wiecie, przemycam im, no to wtedy tak nie wołają mi ostrość, no to wtedy, wiecie, nie wołają mi tak tych słodkich rzeczy. Pokażę kilka sukienek, dokładnie 3 sukienki, jakie dostałam ze sklepu i tutaj będzie nazwa, linki też wam zostawię w opisie. Zaraz założę te sukienki i też zawołam dziewczyny, zobaczymy, czy im się spodobają. Sukienki są w sumie to takie różne style, bo jest jedna jasna, jedna bordowa, ale nie będziemy tu przeciągać, poprawię tylko trochę kamerę i wam pokazuję i mierzę. Ok, zmieniłam trochę ustawienia, kąt widzenia. I mam tu pierwszą sukienkę, otwieramy, nie pamiętam, co zamówiłam, także powiem wam, że nie wiem, co mną kierowało, ale już widzę. Dobra, mamy tu bordową sukienkę, widzicie, jaka długość, ta sukienka jest z takiej koronki, ona jest w kamerze bardziej intensywna, na żywo jest jakby czerwień wpadająca w wiśnię trochę. I tu widzę, że ma troszeczkę wszyte, nawet takie, wiecie, miseczki jakby, także to jest dosyć fajne, bo że tak powiem, nie mam za bardzo czym pooddychać, więc pooddycha sukienka za mnie. I co tu mamy? Ona mi się wydaje być dosyć szeroka, albo po prostu nie ma gumki. Rozmiar tej sukienki jest firma Ever Pretty i sukienka jest w rozmiarze 36. 8 w Anglii, europejska 36. Dobra, pokazałam, a teraz w nią wskakuję i potem zawołam dziewczyny, czy im się podoba. No i dobra, założyłam sukienkę, właśnie wam pokazuję. Nie czepiajmy się butów, nie chce mi się szukać czarnych szpilek, nie wiem, gdzie je włożyłam. Gdzieś do innego, wiecie, pudełka schowałam, może nie wiem, na strychu są. W każdym razie założyłam te buty, w których chodziłam ostatnio najczęściej. I tak, już wam mówię, tu mam też lusterko. Tę sukienkę się nosi bez stanika, okazuje się, dlatego ona ma wszyte te miseczki, ponieważ z tyłu ona ma, jak widzicie, wycięte plecy, że jak miałam biustonosz, to wszystko mi tutaj wystawało. Sukienka jest dobra, może troszkę mogłaby być węższa, chociaż też bym się nie upierała, bo może by krępowała moje ruchy. Leży całkiem fajnie. W sumie to powiem wam, że podoba mi się, jest miła też w dotyku. Dajcie znać w komentarzach, ja tu jeszcze podniosę, tak? Dajcie znać w komentarzach, czy wam się ta sukienka podoba, bo mi się wydaje, że naprawdę prezentuje się całkiem nieźle. Zawołam dziewczyneczki, zobaczymy, co one powiedzą. Nigdzie nie idę, tylko po prostu przymierzam sukienki. Jestem ciekawa twojej opinii. Czy dobrze leży, czy jest fajna? Ładna. Ładna, Matysia? Tobie się już podoba? Poczekaj. 8. Na 8. Poczekaj. Będziesz pisała? Tak. Lila wszystko zapisze, na także. 9.
Na 8 na 10. Zobaczymy, ile Lila da. A ty się dała 8. A ty ile, Lilusiu? 8 miałam dać. Też 8? No to napisz, że ta sukienka dostała od was 8 punktów. A ja, kochani, wam pokazuję kolejną. Po 8 punktów ja wam pokazuję kolejną. Wyciągnęłam już ją z opakowania. Ładna! Ta wam się z wyglądu podoba. I ta sukienka to już jest taka sukienka, bym powiedziała, bardziej koktajlowa. Na takie przyjęcie rodzinne. Albo w plenerze, albo takie bardziej latem. Zobaczcie sami, kochani, ona jest taka za kolano, bym powiedziała, że ona powinna być za kolano, dokładnie, sukienka za kolano. Kolor to jest taki, jak widzicie, niebiesko-szary. Czy ona ma tu coś wszyte? Też ma tutaj wszyte takie leciutkie, ale mniejsze te poduszeczki niż ta pierwsza. Jest z tyłu na suwak, tu ma taki paseczek, który nie jest związany, jak patrzę, nie jest związany, powiem wam, że jest bardzo ładnie zrobiona. Jedyne co jest trochę wygnieciona, ona ma tak jedną warstwę, drugą warstwę i trzecią warstwę, tak, trzywarstwowa jest, więc powinna całkiem fajnie leżeć. Ja bardzo lubię odcienie takie właśnie niebieskiego. Ona chyba oddaje te kolory, wiesz, w kamerze widzę. No dobra. Powiem wam jeszcze szybciutko, że to był rozmiar 38, bo nie było 36. No i przymierzyłam drugą sukienkę. Powiem wam, że bardzo dobrze ona jest w rozmiarze 38, bo on, ta numeracja tutaj jest troszeczkę inna. Tamta jest 36, jest lekko szeroka, a ta 38 i tak na styk tutaj zapięta. Może po prostu po wakacjach wychodzą fryteczki. Mam nadzieję, że widać to w kamerze. Za kolano. Ma ona swój, powiem wam, taki dość fajny styl. A jak wy dziewczyny oceniacie? 8. 8. A Lila? Jak 9 albo 10. Tak, ta ci się bardziej podoba niż ta czerwona? Wygląda jak Elsa. 9 Lila, 8 Matysia, tak samo jak czerwoną. Kochani, wy też możecie oceniać. Bądźcie szczerzy, czy ta sukienka wygląda ładnie, czy jednak nie bardzo wam się taki styl podoba. I ja pokazuję wam szybciutko ostatnią. Ostatnia sukienka, kochani, już nie jest taka na przyjęcie. Ona już jest taka bardziej, z tego co kojarzę, letnia. I tutaj jak ją obejrzałam wcześniej, to mam obawy, że coś jest z nią dziwnego, bo ja nie wiem, jak ja będę ją miała zawiązać, bo ona wydaje się być, widzicie, jednym takim materiałem. Ten materiał jest też dość sztuczny, w odróżnieniu od wykonania tych dwóch pierwszych, takich bardziej na przyjęcie, to ta już jest taka typowo letnia sukieneczka. No, mogę wam pokazać tylko kolor bordowy, kwiatki, rękawki, falbankę, rozmiar 36, z tego co pamiętam. Założę i ocenimy po prostu. Kochani, hit jest z tą sukienką, nie pokażę wam się w niej, bo po prostu nie da się jej zawiązać, dziewczyny mi tu już pomagały. Jest coś źle uszyta, totalnie ma sznurki nie w tych miejscach, nie jestem w stanie jej zawiązać, muszę ją trzymać. Mati tu próbuje, ale to nic z tego nie wyjdzie. Źle uszyta jest, w ogóle tutaj niechcący przyszyta falbanka, coś nie tak poszło na produkcji, bez nadzieja. Powiem wam, że tamte dwie są naprawdę dobrze wykonane i to nie są też takie tanie sukienki, sami zobaczycie. A może wam w ogóle ceny popiszę w trakcie, jak będę montowała. Ale ładnie wygląda. Może i by wyglądała ładnie, bo koncepcja była dobra, ale kochani, no nie da się tego w ogóle zawiązać. Ona miała być taka, wiecie, na zakładkę. Ja pokombinuję, a może tutaj utnę gdzieś sznureczek, tam przeszyję, ale generalnie no ta sukienka się nie nadaje. Kto by ją kupił, to nie mógłby jej, kochani, założyć, bo jest źle uszyta. Także nie polecam, całkowicie porażka, jeśli chodzi o tą sukienkę, ale możecie ocenić te dwie poprzednie, jeśli chcecie. A wy dziewczyny, jak oceniacie tą, której się nie da zawiązać? Jako sweter? Bluzka do tego jest... Ale ile punktów? 5. 5, a ty ile? Jakby była dobra sukienka, to by było więcej. 7. 5 i 7, dziewczyny i tak są łaskawe dla mnie, czyli generalnie wygrała sukienka niebiesko-srebrna. Idziemy, dziewczynki. No dawaj, Matysia. Mati, odkąd ma swój telefon, to nie może się nacieszyć, a że jest weekend, to może się w końcu nim trochę pobawić, co? Lila! Idziemy po jajka, śmietanę. Kto tu mnie wyprzytulał? Kto tu mnie wyprzytulał? A, już zamykają. No, bo to pewnie 18. Jutro przyjdziemy do Charitasa.
co robisz? Mama robi kogel. O, już mi ręka boli. Kogel mogel. Nie, to podzielę wam, wiesz jakie to jest słodkie? A to jest tak mało? To nie jest mało, to jest takie słodkie, tylko się nie jesz tyle. Kogel mogel gotowy, próba smaku. Próbuj Lila i powiedz mi, czy ci smakuje. Dobra, poczekaj malutko. Dobry? Dobry? Można kakao dosypać i rozmieszać. Zjedźcie połowę, dam wam kakao. Dwie wersje. Jak dobrze musisz wymieszać kakao i będziesz miała kogel mogel i kogel mogel z kakaem. Jak tam się bawisz? Dzień dobry, skarbie. Bawisz się ładnie? Super, baw się. Matysia ci pożyczyła lalki. No. Super siostra, co? No. Cześć kochani, witamy was w niedzielę. Będziemy dzisiaj kontynuowały troszeczkę tego vloga, tak żeby było, wiecie, dla was fajny, żeby był do oglądania, żeby był trochę dłuższy. Mamy godzinę prawie 12 i powiem wam, że od rana wcale nie próżnuję. Dzisiaj powiem wam, co robię na obiad. Dziewczyny mi w ogóle pomogą później. Ugotowałam już wczoraj ziemniaki. Tutaj zobaczcie, przepuszczam je przez praskę. Tak, tak, przepuszczam taką, mam praskę. Przepuszczam ziemniaki wcześniej ugotowane i będę robiła kopytka. Kopytka, a tu szybko ważę. Już mi się gotuje gulasz, który będzie do tych kopytek. Co ty na to? Kopytek! Lubisz? No wiem i powiem wam, że do takiego obiadu natknęłam się nad morzem. Jak byłyśmy w Słupsku na basenach, to obok niedaleko był barek, który... tam jadłaś. Jadłam tam, no i kto mi podjadał mój obiad? Ja. Nie tylko ty i Lila. Tak nam to posmakowało, że przypomniałam sobie właśnie o takim tradycyjnym, prostym, może nie aż takim prostym, bo trochę trzeba, wiecie, porobić, ale dosyć prostym obiadem, który jest naprawdę pyszny, co? Fajnie byłoby do tego zrobić buraczki, ale już dzisiaj ich nie zrobię, dzisiaj będzie jakaś inna surówka. No i co, dziewczyny zrobiły już trochę lekcji. Tak. Tak. Zrobiłam pierwszą i drugą. Gdyby ktoś mnie, kochani, zapytał, jak ja robię kopytka, to powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o proporcje, to ja to czuję po prostu dłońmi. Pomóc? Możesz, tylko wiesz co? Będę ci mówiła, czy coś masz mi najpierw przynieść. Tutaj pracę, a tu już obiadek, bo dziewczyny głodne. Dobre, Lileczko? Ja robiłam. Wiem, pyszne, co? Mhm. Stwierdziłam, że zrobię sobie chyba jakiś trening. Dziewczyny się tam zajęły w pokoju, a ja zaraz odpalę sobie YouTube'a, znajdę jakiś fajny trening, nie za długi, bo nie mam aż takiej ochoty na jakieś długie ćwiczenia, wam przyznam,
ale trzeba w końcu ruszyć, że tak powiem, stare kości i troszeczkę poćwiczyć. Dajcie mi znać, jak Wy w ogóle się czujecie po wakacjach, czy Rześko, czy się trochę zapuściliście, czy korzystaliście z dobrodziejstw natury, jedliście dużo owoców, warzyw, czy jednak opychaliście się wakacyjnymi pysznościami, bo ja to mam wrażenie, że potrzebuję dojść do formy. Na siłownię wracam w ogóle jakoś pod koniec września, a teraz muszę te 2 tygodnie mniej więcej, który w ogóle dzisiaj jest. No około 2 tygodni muszę jeszcze, wiecie, popracować chociaż w domu nad sobą trochę. I tak jak mówiłam, odsunąć słodycze, bo naprawdę ciągnie mnie do nich. No i co kochani, na tym pomału będę kończyła tego weekendowego vloga. No także oglądajcie nas, teraz vlogi będą bardziej spokojne, bardziej domowe, więcej na pewno będzie gotowania, więcej rozmów, więcej pogaduszek. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. No i trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym vlogu. Pa!